rozmawiamy z członkami klubu ATV Gniezno, jeźdźcami na kładach. Co skłoniło was, żeby tutaj pomagać na tych zawodach? Generalnie zadzwonił do nas pan Ryszkiewicz, główny organizator tej całej imprezy, gdzie potrzebował ludzi, którzy mu pomogą w tym wszystkim. Dowiedział się, że klub w Gnieźnie jest taki klub kładowy. No i po prostu zadzwonił do nas, skontaktowaliśmy się. No i przyjechaliśmy, pomogliśmy zorganizować to wszystko. Nie? Cały tor, już chłopacy od nas wszyscy odciężali, przygotowywali cały tor kładami, bo wiadomo, ręcznie jest to niewykonalne. Długo już jeździcie na kładach? Jak generalnie nasza cała grupa, znaczy początki grupy to już liczymy od 2005 roku. No, z biegiem czasu, z biegiem lat, z biegiem, że tak powiem, mody na kłady, to wszystko się... Taka duża impreza, także wszystkim gnieźnianom jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dużo emocji na to. Dobra drodzy, a i spidle jak w naszym kraju, pan Ryszkiewicz i pan Ludwik Skudarek. Najpierw jest mnie z nami kierownik zawodów, jeden z szefów warszawskiego towarzystwa spidleja, pan Wojciech Jankowski, witamy serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejsze zawody poprowadzi arbiter, którego znamy z klasycznych torów letnich, pan Artur Kuśniec Szczytowy. Proszę Państwa, i zawodnicy tych, których za chwilę podziwiać będziemy tutaj na lodowym torze z numerem 1. Ja mówię o nim, taki zimowy, lodowy Tomasz Gołow, bo to absolutnie najczęstsze. Proszę Państwa, pierwsza czwórka, tak jak mówiłem, próba to przed tymi nie mam kuczu. No wiem. Wyścig drugi, Pachomil Becha, dalej Daniszewski w kasku niebieskim, Lukas Hutla biały i żółty, ten olbrzymi Finn Harry Sari. Thank you.
niebieski, kask niebieski na czele tego wyścigu, w kasku białym, kupla najmłodszy wstał wtedy zawodnik. Johann Brückner, Austriak, ten zawodnik z olbrzymim doświadczeniem, był również w Sanoku kilka razy, miałem okazję go oglądać, naprawdę tutaj już perfekcja. Johann Brückner, Austria w niebieskim, Lukas Wolejnik, Czechy, kask biały, Brytyjczyk Mark Azel i Czech Jan Pecina w kasku żółtym. Całej czwórki. A więc jak Państwo widzieli, to o czym mówiłem ze względów bezpieczeństwa dla Państwa, abyście opuścili tam te łuki na bezpieczną odległość. Choć uprawnieni byli wszyscy, widać, że zawodnik w kasku białym nie wyjechał. To Mark Azel, Brytyjczyk. Nie jedzie, chyba nie jedzie, jednak tak, mamy tam sygnał w parku maszyn. Mark Azel jednak nie jedzie w tym wyścigu. Mam nadzieję, że nic się nie stało, że zobaczymy go w kolejnych biegach. A więc tylko trójka. Brückner, Wolejnik i Pecina. Drugim biegu wyścig czwarty. Simon Reitz ma czerwony, Radek Kutla niebieski, biały Paweł Strugala Polska i w kasku żółtym, Markus Birn Szwajcaria. Mieszkający w Szwajcarii, ponoć niezwykle bojowy zawodnik, 28-letni Paweł. Polak Paweł Strugała. Na cztery stawki Radek Kutla, 37-letni Czech. Radek Kutla na cztery stawki niebieski Paweł Strugała. Pan Mirek Daniszewski pozdrawia wszystkich kibiców gnieźnieńskich i bardzo się cieszy, że może wystartować w dzisiejszym turnieju. Ja mam nadzieję, że pobije rekord toru. Jak panie Mirku, pan myśli? To znaczy, witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Jest was tak wielu, całe Gniezno. Myślę, że nie tylko Gniezno, z okolicznych miast też pewnie goście przyjechali. Także my zawodnicy bardzo się cieszymy, że nie jeździmy tutaj dla samego śniegu, tylko dla kibiców, tak? A jeśli chodzi o ten rejestr... A ja nie.
Proszę, zawodnicy już wyjechali, bieg piąty. Markus Bir, Grzegorz Knapka, niebieski, Bohumil Behal, biały, Mark Hazel, żółty. Kutra, Brickner, Hejnowski biały i Kutra w żółtym. Sponsorowane był przez 30 lat.